bodies keep a kick around. I'll be fine, that's what I'm now inside. I don't want to run. Oh, my head right now is going on another round. We wait over the time of love. Please go everyone. You can be sure I'll be fine. Kurwa mać, już ci mówiłem, że nie chcę żadnej promocji na tampony. Co to kurwa? Nie. Wsadź w dupę tą instrukcję obsługi. Przykro mi, nie mogę wykonać danej czynności z powodu niskich uprawnień. Proszę skontaktować się z ochroną. Nie pierdol mi. Daj mi te dane albo twoja cybernetyczna dupa wypełni się krogańskim nasieniem. Jeśli czujesz się niezadowolony z naszych usług, możesz skorzystać z naszego katalogu o najnowszej wódce. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do butelki bądź skonsultuj się z psychiatrą lub izbą wytrzeźwień, gdyż każdy alkohol niewłaściwie spożywany za... Ja pierdolę. Kto programował to gówno? Jeśli skończyłeś swoją paplaninę, proszę stąd odejść. Za tobą znajdują się inni klienci chcący skorzystać z konsoli. Nareszcie jakieś mięso do poruchania. Spierdalaj z boku. Łoo, ale potężny atak kacu. O kurwa, szybko go zajebmy. Dobra, mam kilka pytań do tej wirtualnej inteligencji. Witamy w ExoPiciFiv. Przypominam, że uprawianie seksu i korzystanie z efektu kacu bez zgody zarządu kwatery głównej jest surowo zabronione. To ten kroganin chciał uprawiać seks, działałem w samoobronie. Witam ponownie, asystentko badawcza Elizabeth Bainham. Skąd wiesz, że jestem Lisbeth? Odczytałem dane z twojej przepustki. Wynika z nich, że nazywasz się Elizabeth Bainham. Czy życzy sobie pani czegoś, doktor Bainham? Do jakich informacji próbował uzyskać dostęp ostatni użytkownik? Poprzedni użytkownik chciał uzyskać informacje dotyczące tajnych badań ExoPiciFiv. Nie udzieliłem mu żadnych wartościowych informacji, gdyż nie posiadał odpowiednich praw dostępu. Ale ty masz odpowiednie prawa dostępu, więc mogę udzielić ci tych tajnych informacji. A jakie dokładnie informacje chciał uzyskać? Poprzedni użytkownik próbował uzyskać dostęp do szczegółów badań nad gatunkiem 37, Thorianem. Czym jest Thorian? Thorian to prosta, roślinna forma życia. Jednak zachowuje się w sposób charakterystyczny dla istot posiadających świadomość. Potrafi przejąć kontrolę nad innymi organizmami żywymi, w tym ludźmi. Wystarczy, że do ich układu oddechowego dostaną się rozpylane przez Thoriana zarodniki. Zarodniki te mają właściwości podobne do narkotyków, mogą wywoływać różne objawy. Między innymi zwiększają apetyt na alkohol i poczucie jego smaku. Dodatkowo jak sługa zacznie się buntować przeciw Thorianowi, to on spowoduje u niego ogromny ból, jak i przyjemność, zmuszając go do posłuszeństwa. Będzie widział halucynacje, gadał bezsensowne rzeczy i robił irracjonalne czynności. Badania nad grupą kontrolną z Nadziei Zu dostarczyły interesujących rezultatów. A co Nadzieja Zu ma wspólnego z Thorianem? W obrębie tej placówki znajduje się siedlisko gatunku 37. Zaraz. Chcesz powiedzieć, że w tamtej kolonii jest ten cały Thorian a ExoPiciFiv o wszystkim wiedziało? Gatunek 37 odkryto kilka tygodni temu. Zespół badawczy został zarażony zarodnikami w ruinach w pobliżu Nadziei Zu. Posterunek został natychmiast objęty kwarantanną. Rozpoczęto badania nad infekcją. Zarząd ExoPiciFiv w tajemnicy przed kolonistami kontynuował badania i eksperymenty nad zarodnikami Thoriana. Uznano to za konieczność. Tylko w ten sposób można zbadać potencjał gatunku 37. Ale ci z ExoPiciFiv to skurwiele. Nie dość, że o wszystkim wiedzieli, to robili eksperymenty na kolonistach, kiedy oni nic nie wiedzieli. Dlaczego zrobili coś takiego? Planowano po badaniach przejąć jak najwięcej zarodników, a potem masowo je produkować, aby sprzedawać ten narkotyk międzygalaktycznie. To dlatego tamten dziwak, którego spotkaliśmy na polowaniu, tak się zachowywał. Ha 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 ha. Musimy powiedzieć o tym Jokerowi. Joker. Odezwij się, szmato. Ja pierdolę, pewnie fapfapuje przed pornosami. Co oznacza słowo fapfapuje? To oznacza szybki ruch ręką. Rozumiem, to oznacza wykonywanie ręką szybkiego gestu. Dziękuję za wymianę danych. Nie ma sprawy, przepuść. Nie mamy czasu na coś takiego. Musimy znaleźć to pole, które generują gety, a potem wracać do kolonii. WI, co możesz mi powiedzieć na temat statku getów oraz pola, które generuje? Mam ograniczone dane na temat getów. Udało im się zablokować wszystkie czujniki w obrębie ośrodka.
Wykryłem nietypowy przyrost energii. Podejrzewam, że ten przyrost energii pochodzi ze statku Getów. Statek jest przyczepiony do naszej kwatery głównej dzięki trzem szponom, które są przyczepione do trzech okien. Obok małej bazy, którą Gety zbudowały, jest konsola zamykająca jedno z okien. Jak się je zamknie, to jedno ze szponów zostanie zniszczone, a statek Getów przez swój ciężar spadnie. Dzięki sztucznej inteligencji ExoPitchFIF, teraz wiemy, co mamy zrobić. Spoko. Zapraszamy do skorzystania z promocji na tampony. Dzięki, ale nie skorzystam. Klafetek ekletek. Witajcie blaszaki. Kilka sił opliktu. Rozwaliliśmy tych uzależnionych od LSD blaszaków. Idziemy dalej. Eureka. Znaleźliśmy te szpony. Rozwalmy te gety, zniszczmy szpony i skontaktujmy się z Jokerem. Pikle kutrunik, kilk trak subko, damki ing du kipko, duj inefap pipko. Nieważne ile was będzie, pokonamy was wszystkich. Hacatak. To były wszystkie blaszaki. Teraz musimy iść do tej konsoli sterującej oknem. A co to kurwa? Widać, że muszę ustawić ciśnienie. Oj, przez przypadek nacisnąłem na spust. I nie mam na myśli tego spustu, o którym myślicie, zboczeni widzowie. Spokojnie, zaraz mi się uda. Kurwa, zaraz rozpierdolę to gówno. Nareszcie, udało mi się. Wo-o, normalnie trzęsienie jak mój stary słucha na maksa muzę. Zaraz jebnie. No bez przesady, to nie była bomba atomowa. Doskonale! Pole blokujące wyjście zostanie wyłączone. Teraz możemy zająć się tym Torianem. Cholera! Chciałabym zobaczyć wyraz twarzy pilota, gdy to się przewróciło. Takie widoki nie zdarzają się codziennie. Shepard, tu Normandia. Odezwij się kurwa. Jeśli znowu popijasz beze mnie, to się pogniewamy. Nie martw się Joker, nie piję bez ciebie. A czy ty znowu walisz konia przed gejowym porno? Nie komandorze, walę konia przed lesbijskim porno. Chuj z tym, podczas oglądania lesbijskiego porno koloniści zaczęli atakować statek, odpierdoliło im. Pewnie chcą naszą wódkę. Spokojnie, koloniści nie wyrządzą dużej szkody Normandii. Wracamy, utrzymajcie swoją pozycję. Nie pozwólcie się im do siebie zbliżyć, a zwłaszcza do wódki. Okej, będziemy bronić nasz alkohol. Szybko, musimy spierdolić stąd i zastanowić się, co dalej. 1 minute 37 seconds later. Tu jesteście. Wynośmy się stąd, tu nie jest bezpiecznie. Mam kilka pytań. Wiesz o Torianie więcej, niż mi powiedziałaś. Dzięki twojej przepustce dowiedziałem się, że ExoPitchFIF potajemnie prowadzi nielegalne eksperymenty na kolonistach. Chcą ich wykorzystać, by wydobyć z nich zarodniki Toriana i sprzedawać je na czarnym rynku jako narkotyki. Naprawdę chciałam ci powiedzieć, ale nie mogłam. Mój szef Władek groził mi, że jak komuś powiem o eksperymentach, to zgwałci moją starą. Mimo to chciałam jakoś przerwać te eksperymenty. Przed atakiem Getów próbowałam zebrać dane o Torianie, by potem wysłać je do Międzygalaktycznego Biura Antynarkomanii. Próbowałam im powiedzieć, gdzie znaleźć Toriana. Nie zdążyłam, zasilanie wysiadło. Proszę, uwierz mi. Zrobiłaś, co mogłaś. Pomogę im, jeśli powiesz mi, gdzie znaleźć Toriana. Torian znajduje się pod Nadzieją Zoo. Niestety zablokowano wejście. Podstawiono tam transportowiec tuż przed atakiem Getów. Ale dlaczego Getom tak zależy na Torianie?
Cóż, posiada wyjątkowe zdolności telepatyczne. Do tego jest długowieczny i jego zarodniki mają właściwości narkotykowe. Zaraz pojedziemy do twojego szefa i porozmawiamy o Torianie. Idę z wami, może będę mogła pomóc. Nie pozwolę, by ktoś gwałcił moją starą. Halo, tu Juliana Bynum z planety Fredka Tusk 7. Odkryłem, że Exopitchfif chce unicestwić kolonię Nadzieja Zoo. Zabierzcie ją od tego radia. Szybko, bo wszystko ona wygada. To moja stara, zatrzymaj pojazd. Musimy się tam dostać. 12 seconds later. Jak możesz robić coś takiego, Władek? Morda, suko, ty nic nie rozumiesz. Co się dzieje? Będziesz tego żałował. Morda, Jacek, możesz ją pogwałcić. Zaraz do ciebie dołączę. Spierdalaj od mojej starej zboczeńcu. Lisbeth. Ja pierdolę, wyłazić stąd, żebym mógł widzieć wasze krzywe mordy. I kto to mówi? Kurwa, Shepard. Miałem nadzieję, że zginiesz w naszej kwaterze głównej. Cokolwiek tam się dowiedziałeś, nic nie możesz zrobić. Najpierw niech wszyscy się uspokoją. Popijemy razem, by złagodzić sytuację i dopiero na spokojnie pogadajmy. Możemy się dogadać, dam ci moje piwo i wszyscy będą happy. Nic nie rozumiesz. Nie mamy czasu na robienie party. Udało mi się skontaktować z centralą Exopitchfif. Uznano, że Nadzieja Zoo jest niebezpiecznym miejscem i należy je unicestwić. Koloniści wpadli w szał i zaczęli każdego atakować. Transportowiec, który nas zabierze, jest w drodze. Gdy przyleci i nas zabierze, to ta kolonia zostanie zbombardowana i zniszczona w celu powstrzymania zarazy, która tam panuje. Nadzieja Zoo zostanie oczyszczona z choroby. Do reszty ci odjebało, Władek. Nie możesz tak po prostu robić z ludzką kolonią, co ci się podoba. Nie chodzi o was! Jest tu coś znacznie bardziej cennego niż garstka kolonistów. Szukasz Toriana. Istotę, która jest jedyna w swoim rodzaju i Exopitchfif może ją wykorzystać do swoich interesów. Co takiego? Uzdolniona telepatycznie istota mieszkająca pod Nadzieją Zoo. Ta roślina potrafi kontrolować kolonistów poprzez swoje zarodniki. Zarodniki te mają właściwości podobne do narkotyków i powodują ból, jak i przyjemność. Exopitchfif o wszystkim wiedziało i potajemnie prowadziło eksperymenty na kolonistach. Zamierzali wydobyć z nich te zarodniki, by potem sprzedawać je na czarnym rynku. Zależy im bardziej na wzbogacaniu się na narkotykach niż życiu kolonistów. Zmusili mnie, by im pomagała, grożąc, że jeśli się wygadam, to cię zgwałcą. Teraz chcą zniszczyć tą kolonię pod pretekstem ochrony przed zarazą, a tak naprawdę zamierzają wydobyć zarodniki z martwych kolonistów. O ty łysy chuju, nie pozwolimy ci na to. I co niby możecie zrobić? Jestem tutaj szefem i nie zmienię swojego zdania. Naprawdę jesteś tego pewien? Pomyśl o lepszej alternatywie. O czym ty mówisz? Mała jak chuj kolonia, której udało się obronić przed getami. Taki tytuł może brzmieć reklama Nadziei Zoo. Jest mało takich twardych kolonii jak ta, a co za tym idzie, można stworzyć rzadką i zajebistą reklamę dla twojej korporacji. Jak rozpowszechnisz tą reklamę, to ilość rekrutowanych kolonistów dla waszej firmy wzrośnie i z przyjemnością zamieszkają w Nadziei Zoo. O w mordę, dlaczego wcześniej na to nie wpadłem? Masz rację, jak utworzę taką reklamę, to ilość rekrutowanych kolonistów urośnie i zarobi się mnóstwo kasy. Można też stworzyć małe muzeum upamiętniające walkę kolonistów z getami. Być może nawet turyści będą chcieli tu przylecieć i pozwiedzać Nadzieję Zoo. Ilość zysków będzie tak ogromna, że trudno będzie je dokładnie zliczyć. Muszę przyznać, że zrobisz złoty interes. Ale jeśli będziemy mogli żyć tak jak wcześniej, ja jestem za. W mordy szepuś. Od kiedy jesteś takim przedsiębiorcą? Od nigdy. Przed chwilą to wymyśliłem. Nie sądziłem, że to może się udać, ale się pozytywnie zaskoczyłem, bo nigdy nie zajmowałem się przedsiębiorstwem i innymi tego typu rzeczami. Ja też się pozytywnie zaskoczyłam. Tobą. Coraz bardziej zaczynasz mnie interesować. Zaraz, ci naćpani koloniści wszystko skomplikują. Trzeba wyjebać ich w pizdu. Nie możesz ich tak po prostu wyjebać w pizdu. To nie ich wina, że działają wbrew swojej woli. Może wystarczy zabić Toriana? Wtedy koloniści mogą odzyskać świadomość. Spróbuję, ale nie wiem, czy uda mi się to zrobić, nie zabijając kolonistów. Musi być inny sposób. Może i jest. Możesz użyć neurostymulatora, by zneutralizować kolonistów. To specjalny środek chemiczny. Na przykład granatu gazowego? To chyba nie najlepszy pomysł. Moja seksowna skóra może na tym ucierpieć. Przecież to nie broń. To środek owadobójczy, z którego korzystamy w laboratoriach. Zawiera śladowe ilości tetraklopiny, degeneratora neuromięśniowego.
Możesz to wytłumaczyć innym językiem, bo ja nie rozumiem nic z tego naukowego bełkotu. Innymi słowy, jeśli tym środkiem zmodyfikujesz swoje granaty, to jak one wybuchną, sparaliżują kolonistów, ale nie zrobią im krzywdy. Dotrzesz do Toriana bez konieczności zabijania kolonistów. Do tego ten środek nie ma żadnego negatywnego wpływu na skórę. Widzisz, Szepuś, twoja seksowna skóra pozostanie nienaruszona. Skoro sprawy tak się mają, to zajebiście. Zrobię tak, jak mówicie. Idę uratować kolonistów i zajebać Toriana. Doskonale. Serdeczne dzięki, komandorze. Użyj tego środku, by zmodyfikować swoje granaty. Jak to zrobisz, wystarczy rzucić nimi w kolonistów, by ich sparaliżować. Powodzenia, komandorze. Zaraz. Tego wcześniej nie było. Połączcie się ze mną, mam złe przeczucia. Zajebmy go. Połączcie się ze mną, ja pierdolę. Co to kurwa było? Nie wiem, co ta roślina robi, ale wygląda jak zwierzątko mojego dziadka. Zdecydowanie wolę napierdalać się z getami niż z takim dziwactwem. Nie zabijajcie kolonistów, bo w mordę. Użyjemy zmodyfikowanych granatów, ale do tych dziwactw napierdalajcie ile wlezie. Rozkaz, komandorze, no to do roboty. No to zaczynamy napierdalać. Połączcie się ze mną, morda, kaca tak. Chodźmy do Maki. Będziemy mogli ich łatwiej zajebać. Połączcie się ze mną, Wysiadamy i idziemy dalej. Dalej musimy iść na piechotę. Że co? Nieważne, ulepszony kac granat. Patrzcie, to Ian, którego spotkaliśmy. Uwolnimy go od jego cierpienia. A teraz pojedziemy tą windą do sektora, gdzie jest nadzieja, Zuu. Later. Od teraz będzie najtrudniej. Przez pomyłkę nie zajebcie kolonistów zamiast tych dziwactw. Połączcie się ze mną, Morda i jeszcze raz kurwa morda. Chuj mnie obchodzi, co mówicie. Buzię widzę! Twarz widzę! A czy widzisz mój granat? Ja widzę! Tak się naćpali, że gadają różne pojebane rzeczy. Połączcie się ze mną, A te dziwactwa wciąż gadają to samo. Połączcie się ze mną, Jestem hardcore! Jestem taskaderem! Suma podstawy równa się kwadratowi. Lubię placki! Daj kamienia! W mordę! Nie sądziłem, że z nimi jest aż tak źle. O, zdobyłem kilka granatów. Połączcie się ze mną, Daj kamienia! Idziemy dalej. Musimy jakoś znaleźć wejście do Toriana. Patrzcie, Polak! Ja pierdolę, prawdziwy Polak! Nie jestem kurwa Polakiem. Połączcie się ze mną, A po chuj z nimi gadam, gadanie do ściany. Jestem hardcore! Połączcie się ze mną, Kurwa! Ja pierdolę, jaki Polak! To Polak, co ja nawet nie, kurwa! Buzie widzę! Twarz widzę! Buzie! Daj kamienia! To byli wszyscy. Patrzcie, jest jakiś panel kontrolny dźwigu. Rozumiem. To o tym zablokowanym wejściu mówiła Lisbeth. Torian znajduje się pod nadzieją Zu. Niestety zablokowano wejście. Pośpieszmy się, w pobliżu może być więcej tych dziwactw. Chwila, kto tam jest? Przykro mi, Shepard. Próbowałem wszystko powstrzymać, ale to obrzydlistwo atakuje umysł. Za każdym razem jak się buntuje, czuję ogromny ból, jak i przyjemność. Nawet teraz. On chce, żebym cię powstrzymał, ale ja nie chcę tego zrobić. Wolę umrzeć, niż być ćpunem. Headshot! Fajdan, wybacz, że cię nie uratowałem. Torian zapłaci za to. Nie mam wątpliwości, na dole jest Torian. Jesteśmy bardzo blisko. Potem nie będzie odwrotu.
Ziomy, jesteście gotowi? No jasne, zawsze jesteśmy gotowi. Zajebiście. W pierwszej kolejności zapytamy Toriana o jego związek z planami Sarena, a potem go zajebiemy. Ciąg dalszy nastąpi.